Halo, halo, poranna kawa, taki zrobimy tytuł, ale najpierw sprawdzę, czy jestem live na Twitchu. Twitch to chyba z grami coś wspólnego ma, z tego co tam z opisów. Dobra. Live. I'm live. Nawet nie wiadomo. Reklamy tu mam. Ani nie pisze, ale nie będzie, ile będzie trwała. Nie ma paska. Taki myk. O. Dobra, witam wszystkich. Dobra, witam wszystkich. Kolejny odcinek Chatrixa, czyli poranna kawa na Twitchu, później reupload na YouTube'a, chociaż nie sprawdziłem. No, sprawdzę, może mam odblokowane. Pamiętajcie też mnie subskrybować, kto nie subskrybuje, ogląda moje filmiki. Cały czas zbieram 1000 subskrybentów, może to odblokuje mi te funkcje. Tak naprawdę nie wiem, co jest przyczyną tego całego. No, możliwe, że te piosenki, tylko powinni napisać, żeby było jasne w menu, nie? Że chodziło o tą piosenkę, dlatego jest wyłączone. jakąś tam. No bo nic innego nie było teoretycznie, nie? Nic innego teoretycznie nie było. Zaraz włączymy sobie przegląd wiadomości, czyli co ogólnie się dzieje tak w eterze. I co? Kilka słów do tego. Króciutko dzisiaj, ja wiem, jak to brzmi. Ale naprawdę króciutko. Wczoraj nie zawitałem u Gabriela, dostałem link do filmu John Carter o Marsie trochę. Także no, bardzo fajny film. Tak sobie po prostu usiadłem. Zacząłem oglądać, a że długi jest. To zleciało mi na filmie, ale trzeba się relaksować czasem. Taki filmik jest naprawdę fajny. Także polecam i warto czasem oglądać fajne filmy, nie? Najlepiej właśnie fajne, takie rozwijające trochę myślenie, chociaż to nie zawsze musi być związane z kosmiczną prozą. Ale pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy kosmitami, bo żyjemy w kosmosie. Dlatego można też się skupić na tym. Nie? Dobra, co my zrobimy? Przegląd wiadomości, ja tu wyłączę na chwilę mnie. Co my tu mamy? Wanda jako kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego? No kilka słów, zobaczymy tradycyjnie. Nie? Ja tam patrzę u Atora, nie wiem czy lubicie, nie, ja lubię po prostu, bo mniej więcej... Witam serdecznie w fajnie materiale opowiada. Pod tytułem Kto wygra wybory Fajnie opowiada, a oprócz tego matematykę taką ogólną nadawaną z tamtego kierunku, nie? Czyli tak zwany mainstream 2, bo jest mainstream tak jak z tymi fake newsami i tymi innymi. Każdy ma swój mainstream, w który się wpatruje, nie? I obserwuje z jakąś tam reakcją, pozytywną, negatywną. Najlepiej to obserwować z wiedzą, nie?
2019 roku do Europarlamentu. Nie skupię się jednak wyłącznie na wytypowaniu zwycięzcy, ale postaram się przewidzieć cały porządek, czyli kto i jaki wynik do wspomnianego już Europarlamentu zrobi. No bo jak pewnie wiecie, tutaj będzie bardzo, bardzo dużo niewiadomych. Pierwsze to pojedynek Koalicji Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością, ale drugie to pojedynek tak zwanej Konfederacji oraz Kukiz 15, a trzecie to umiejscowienie partii Roberta Biedronia Wiosna i niektórzy pytają także o Lewicę Razem. A więc zacznijmy może od początku. Według mnie wybory do Europarlamentu w 2019 roku wygra PiS, to znaczy tak zwana Koalicja Dobrej Zmiany, bo oprócz PiS-u tam są również dwie partie przystawki. Ale wygra bardzo niewielką przewagą głosów, wręcz minimalną. Takie określenia sobie dają, Partia Dobrej Przemiany. Zrobimy sobie mniejszego mnie. Me, small me. Zrobimy tak. W okularkach dzisiaj, także żeby nie ten. Być może liczba europosłów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości będzie bardzo do siebie zbliżona lub nawet wręcz taka sama, no bo przecież tych mandatów jest nie za dużo, w związku z tym mimo pewnej drobnej różnicy w ilości głosów można mieć tyle samo deputowanych, także będzie to tak naprawdę remis, a nie oszukujmy się, te eurowybory są... Jeszcze nie dostałem, no ale zobaczę, może od Briana dostałem ten link, nie patrzałem Skype'a. Ostatnio taką przerwę robię w kontaktach, czyli komunikatory ogólne i czasami właśnie streamy, to też jest dobre, nie? To macie czas, żeby zobaczyć sobie inne, że tak powiem, rzeczy, co się dzieje, żeby skonsultować to, co mówię, z tą rzeczywistością, którą obserwujecie. Warto obserwować. Bo z obserwacji można mieć dobre wyniki, wnioski. Dobra, ja sobie będę patrzał, a chciałbym znaleźć tą informację, ale na komputerze sprawdzę. Jakbym znalazł, lub się okazało, że dostałem... Ważne dla partii politycznych z trzech powodów. Pierwszy powód jest najbardziej pragmatyczny, czyli liderzy partyjni mogą wysłać daleko od kraju ludzi, którzy są dla nich niebezpieczni. Kiedyś o miejsce na listach do Europarlamentu wcale się politycy tak wcale nie bili, bo uważali, że to jest takie swoiste zesłanie. Dopiero potem gruchnęło, ile ci europosłowie zarabiali, i się nagle okazało, że takie polityczne zesłanie za około 50 tysięcy miesięcznie plus ewentualne obrywy, no to jednak jest coś, co się wielu ludziom podoba. I tutaj jest już drugi powód, dla którego partiom się to podoba, bo mają bardzo dużo majętnych działaczy i to wysokiego szczebla, a tym i tych pieniędzy zawsze trochę czasem można im uszczknąć na zasadzie takiej, może być tu pokrył, może tu, a może być spar w tych działaniach. No i taki ludzie są też bardzo, bardzo oddani, a także świeży na rybek patrzą, może kiedyś też zostanę europosłem, będę zarabiał gigantyczne pieniądze i dlatego łatwiej jest młodych ludzi skłonić do wstępowania do młodzieżówek i tak dalej. Ale trzeci, najważniejszy powód, dla którego te konkretne wybory dla topowych partii politycznych będą super ważne, to jest prestiż i wskazanie w wyborach jesiennych. Mówiąc krótko, to ma być taki ostateczny sondaż przed wyborami do Parlamentu Krajowego. I nie miejmy tutaj złudzeń. Każda partia, to znaczy każda w zasadzie koalicja, bo tak zwany PiS też jest koalicją. Każda koalicja, czy to PiS-u, czy Koalicja Obywatelska, niezależnie od wyniku
odtrąbi zwycięstwo właśnie po to, żeby móc te zwycięstwo nieść na sztandarach na jesieni 2019 roku. PiS wygra. Dlaczego moim zdaniem PiS wygra? No dlatego, że tak zwana Koalicja Obywatelska popełnia strasznie, ale to strasznie dużo błędów. Na ostatnim marszu Koalicji Obywatelskiej no, nagrał się z ukrytej kamery prominentny ich działacz, który wyjawił, jaki jest ich prawdziwy plan działania. Czyli, że w warstwie medialnej mówią jedno, a po cichu zrobią drugie. Chodzi tutaj m.in. o promocję ideologii LGBT, umożliwianie parom homoseksualnym adopcję dzieci i wiele, wiele innych tego typu rzeczy, o których oni sami wprost powiedzieli, że ludzie tego nie akceptują i dlatego oni nie będą tego nieść na sztandarach, bo by ich ludzie nie wybrali i właśnie dlatego o tym nie gadają. Ale ponieważ się wygadali, że i tak chcą to zrobić, no to prawdopodobnie stanie się to, co przewidywali. Czyli Koalicja Obywatelska traci. Traci z wielu różnych powodów. To jest siłą PiSu. Drugą siłą PiSu jest to, że ludzie bardzo szybko zapominają i to, że ludzie wierzą na słowo. Dlaczego PiSowi ostatnio tak tąpnęło wręcz poparcie? Ano przez tak zwaną Konfederację i dwa błędy. Website's blocked? Now it's not. Connect to a remote VPN server and bypass any content restrictions. NordVPN offers more than 4,000 servers in six... Pierwszy błąd, znaczy przez jeden błąd, czyli uderzenie w tą Konfederację, co ją uwiarygodniło. W momencie, w którym Konfederacja zaczęła merytorycznie punktować PiS za brak działań względem roszczeń, zwanych potocznie roszczeniami 447, chociaż to ustawa 447 jest jakby skutkiem tych roszczeń, ona jest tylko drogą do celu. Przypominam moje vlogi na podstawie przecieków z Wikileaks i okazuje się, że pan Jarosław Kaczyński, szef PiS-u, już w 2009 o tych roszczeniach mówił z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie obejrzałeś tego vlogu, koniecznie obejrzyj. Natomiast pan Komorowski i pan Donald Tusk, jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej, mówili, i wszyscy oni się na to godzili, więc ten temat jest bardzo, bardzo stary i w zasadzie wszystkie elity są w niego niesamowicie wręcz umoczone. No i Konfederacja zaczęła merytorycznie punktować PiS za... No tutaj z tym mówieniem i niemówieniem wszystkich rzeczy, że tak powiem, w telewizji w tym etapie zrozumienia jest dobre, ale co nie znaczy, że formy, które tam pogłoski żeśmy słyszeli, też są dobre i dlatego nie będzie pewnie mówienia, bo będą głównie z tym kojarzone. Z tymi tak zwanymi falowymi, główniejszymi, omawianymi ostatnio w tych w mediach wizjami zrozumienia tego chyba, ogółu całego, ale no ważne, żeby się skupili na tym. Pamiętajcie, że lepiej tak czy siak coś nowego, tylko pokazać, że zmiany następują, że warto, nie? Nawet jakby to miało się, no, pierwsze kontakty z tak zwanym innym nastawieniem zarówno dla tych, co tam mi się wydaje, że siedzą cały czas, jak i dla tych, co tam by weszli, tylko mówię, nie, tutaj tak musi, wszystkie strony muszą dokonać jakiegoś rozwoju i wtedy będzie si. Bez tego i tak się nie uda, ale mówię, zmiany są dobre. Że proponuję głosować tak, żeby PiS może nie wygrał właśnie, a chociaż nie wiem, bo mówię, dopóki nie zmienimy poziomu kierunku i zrozumienia, no to będzie, powiedzmy, że to samo wszystko, nie? Bo to będą działania, że tak powiem, w obrębie tych wszystkich, kurde, wytworzonych, kurde, problemów, z którymi chcą oni niby teoretycznie walczyć, co już tak naprawdę właśnie zamyka postrzeganie tak naprawdę otwarte do tego, co trzeba zrobić i skupienie się na obserwacji błędnego efektu, który jest i bez... No już na skutku, a nie na przyczynie, nie? To też tak nie ciekawe, czy to już się bawią, bo ja już nawet nie patrzę, nie? Czy oni tam dalej się bawią jeszcze między sobą w te i spychologię, i obrazologię, że tak powiem, że będą siebie obrażać przed wyborami, tylko po to, żeby wiadomo, nie? Rankingi i o popularność chodzi, nie? Popularność.
Nie bardzo się temu przyglądam. Zawsze to było śmieszne, tylko jakoś tak tutaj, jak właśnie ktoś omawia skrótowo. Puścimy sobie kawałek jeszcze. Okropne rzeczy, czy względem tak zwanych roszczeń 447, już wytłumaczyłem dlaczego tak zwanych. No i PiS wcześniej był w stanie jakoś bardzo dobrze zamieść tą sprawę pod dywan i wmawiać ludziom, że ten temat nie istnieje, że nic się nie stało i że w ogóle to jest lipa. No ale jak za podniesienie takiego tematu Konfederaci zostali nazwani ruskimi agentami i to była po prostu furia, jaką na nich odpalono. Pan, już nie pamiętam jak się ten pan nazywa, to jest z takiej niszowej telewizji i takiej gazetki niedużej, no to po prostu zrobił sobie chyba, to po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, wręcz się na nich uwziął, nie? No nagonka na nich wszędzie była taka niemerytoryczna, nie na zasadzie wy bredzicie, wykłamiecie, tak nie ma, tylko jesteście ruskimi agentami, nie? Ta narracja do dzisiaj trwa i ta narracja tą Konfederację uwiarygodniła. Bo skoro odpalono w nich atak, odpalono w nich furię, hejt, to znaczy, że było o co. To znaczy, że PiS się przestraszył i dlatego ludzie uznali, że Konfederacja ma rację. Tak? Że to był pierwszy powód, dla którego PiS tracił poparcie. To jest ich błąd. Na drugi to już była kwestia merytoryczna. Czyli to, że rzeczywiście oni z tymi roszczeniami co najmniej mataczyli, ale co najmniej. Prawda? I obejrzyjcie sobie moje vlogi a propos tego, co tam WikiLeaks poujawniało, bo tutaj wygląda na to, że zarówno pan Kaczyński, jak i pan Tusk, no tak troszeczkę po jednych pieniądzach, no chyba że pan Kaczyński zabawił się w jakiegoś takiego agenta, niczym super agenta Jamesa Bonda i oszukiwał Stany Zjednoczone, chciał je wywieźć w pole i tak naprawdę to nie chciał płacić, tylko mówił, że chce płacić, ale o tym wszystkim to sobie obejrzyjcie w tamtym vlogu. To była słabość PiSu. A dlaczego go PiS moim zdaniem się odbije? Bo w ostatnich sondażach, które komentowałem, Koalicja Obywatelska wygrywała z PiSem. A teraz moim zdaniem jednak PiS wygra. Dlaczego? No bo wszystko na to wskazuje, że ludzie, jakby to powiedzieć, no chwycili narrację PiSu. Bo PiS po całej tej długiej narracji pod tytułem nie ma tematu i w ogóle każdy, kto go ponosi, to jest ruski agent i temat roszczeń nie istnieje, nagle stwierdzili, że temat roszczeń istnieje. Ruskimi agentami. To będzie wynikało później z przebiegu tego procesu i kolejności, że tak powiem, tworzenia. Dobra, każdy ma wersję we wszystkich krajach, wszyscy jesteśmy jednym, kurde, tutaj ruski agent, czeski, kurwa, niemiecki, USA-ski, kurwa, meksykański. Także nie ma to znaczenia, w każdym razie potrzebujemy zmian, warto głosować na Konfederację, ale podkreślam, że na razie jeszcze to nie jest to, ale będzie, że tak powiem, wszyscy się rozwijają i dojdziemy do wspólnego wniosku i konsensusu tak zwanego. Prędzej czy później, kto niestety nie dojdzie do tego wniosku, dojdzie do niego później, ale już, tak powiem, w innej, tych, bardziej dosadnych, kurde, duchy opuszczonych miejscach, chciałem, Art News, o, trzeba zobaczyć, ale na razie nie tu, bo będą mi blokować. Ale James Art, trzeba słuchać, nowa piosenka, także możecie sobie klikać od razu. Ile można tam puszczać legalnie, kurwa? Chyba kilka sekund, nie? Żeby automat, no zobaczymy. Muszę zaraz zobaczyć.
mniej więcej. Co my tu jeszcze mamy? Co? Ale na jaki temat? Zobaczymy, jak się ustawię. Anonymous Official. Zobaczymy Anonymous Official, One Day Ago. A man called Bob Lazar walked into a Las Vegas TV station and gave a remarkable interview. He said that he'd worked out in the Nevada desert at a top secret facility known as Area 51. He said he worked on a highly classified project, reverse engineering recovered alien spacecraft. His story was a worldwide sensation. Area 51 became a household name, synonymous with UFOs, secret projects, and little green men. And yet, neither the US government nor its military have ever denied his claims, and they still don't officially confirm that Area 51 exists, despite satellite photos proving it does. Many dismiss Bob Lazar as a fantasist, and yet others see him as a whistleblower, exposing a government cover-up of UFOs and alien contact. I am convinced, based on my research and the individuals whom I've had contact in the U.S. intelligence community, that the U.S. government does indeed have craft that meet the description of many of the UFO reports. Trzeba zobaczyć, na której wersji, gdzie, czemu używamy tego krapu jeszcze. Może mają problem z odbudową albo coś. Powinni mieć jakieś, nie? Zależy, ale tych wersji to nie wiadomo. To może być w jednej, a w innej nie. Jakby mieli, to si. Możemy robić od razu. My personal opinion, based on comments I've gotten from the Deputy Director for Science and Technology at CIA. Oczywiście tutaj byśmy robili takie bardziej ograniczone, po prostu do poruszania się jako pojazdy ogólne. Would seem to indicate that Bob was perhaps an unwitting participant in a program designed to introduce someone with a technical background to some elements of the UFO research projects going on out at the test site. I have no doubts that Lazar actually was in a place where top secret investigations were going on. I'm not sure about all the details that have emerged from his account, but he certainly gives me the impression that he was actually there. Do I believe Bob Lazar? My answer to that is yes. And heck, it's going on 8 years that I've known him. His story has never changed.
He wasn't in it for publicity. He wasn't, surely wasn't in it for the money. He lost everything he had. I believe he's totally sincere. As far as I can tell, he's a bright guy who tells a great tale and who's told it often to people who have not checked on him, who accept the notion that, well, the government wiped his slate clean. Basically, I think he had an experience. I think he saw some things that shocked him, was subject to some conditions and experiences that were very unnerving to him and very profound. He said, you would love to see what's out there because it's like beyond science fiction. He said, and I wish I could talk to you about it, but I can't. And that's as close as he ever got to telling me anything that happened out there. You'll find many people who have seen these discs. Question is, where do they come from? Bob Lazar may be one of the few people who can tell us that they're from somewhere else. I've no doubt that there's a relatively small number of people within the intelligence, military intelligence and scientific and technical intelligence community who are aware of what's going on, and an even smaller group who are actually organizing top secret research into this phenomenon. Możliwe, nie? Bo tam te... Ciekawe, czy mają jakieś nowsze, kurde. Pierwsze to chuj, nie? Spadały, bo spadały, nie leciały. W tamtym środowisku. A tamte latały potem. Także jak mają coś nowszego, to fajnie, nie? To jest właśnie dobre. To jest dobre, żeby mieć, ale można mieć i normalnie kierować do ten, znając zasady i używać tego w ogóle. Będzie bezpieczniejsze od samolotów, bo przy startach tak samo również helikoptery, mówię, ratownicze, różne inne. Później tak się będą bawić w jakieś wojska, ale to nie może być używane do walki, nie? Bo to się skończy jak na filmach. No i ten, ale będzie fajnie, bo w każdych warunkach można wystartować, zawisnąć, nie ma problemów z tym, z prowadzeniem, nawet w różnych ciężkich warunkach pogodowych, czyli w góry już będzie dobre i różne inne tam, nawet nad miastem patrolówka. Jako służbowa. Cyk. A tam można już zamontować wszelakiego rodzaju promienie, które mogą wyłączyć wszystkie inne pojazdy, zarówno na ziemi, jak i ten. Ale mówię, to musi się zmienić system, bo tutaj na razie jest nagonka na normalnych ludzi, gdzie teoretycznie oni tam... Jedyny ich problem, no to główny brak pieniędzy, nie? Jak mieli te filmy, co pokazywałem, co babka, co się aż wkurwiła i uciekła z dzieckiem. Oni później tam strzelali, a ona krzyczała na początku, że po prostu już ją zatrzymywali, kurde, cały miesiąc pewnie, albo jakoś ostatnio pół roku. I brali siano, nie ma siana. Wszyscy, nie, dookoła tam. Jest taki film, aż oszalała normalnie ten, zaczęli się szarpać, a on chciał mandat wlepić za jakąś tam bzdurę. Ona już się zestresowała pewnie, jak ich widziała, nie? Może to znajdę. Ale gdzieś jest u mnie na starych filmikach. No i co? Puścimy sobie jeszcze. There's been an operating airbase out at the location known as Area 51 since the 1950s, when it was home to the CIA's top secret SR-71 Blackbird spy plane. Then in the 1970s, it became the test flight center for the F-117 stealth fighter, a
on the B-2 stealth bomber. No mówię, ja nie lubię takich, bo tym nie polata się normalnie. To musi być lotniska, muszą być. It's fairly public knowledge that we have a super secret facility in the mountains in northern Nevada, referred to as Groom Lake, Area 51 of the Nellis Air Force Base Test Range. It's also been referred to as Dreamland. This is an area that has been known but officially denied for many decades. All of our super secret aircraft have been developed and test flown out in this particular area. So it only makes sense that if you have something as sophisticated as a flying. A można porobić takie mniejsze właśnie latające i takie place jak parkingi normalnie w mieście, gdzie jest platforma do startu i tam jest dołączenie jakby do takiej linii już wytworzonej wirtualnie na przestrzeni bez dróg, ustawionej do prędkości. I normalnie każdy se startuje kiedy chce, gdzie chce. I to trwa chwilę, nie? Ale muszą być jednak trochę odseparowane, nie będzie można tak z środka ulicy albo z tłumu, nie? Tu w materialnym środowisku. No i co? No i to jest rozwiązanie, że tak powiem, komercyjne. I byśmy mieli takie fajne zabawki. Jakby tutaj to poujawniali wszystko. I używali do rozwoju ogólnie źródła. To jest trochę błąd i nie błąd z tym, że armia zawsze pierwsza. Nastawienie armii musi się zmienić też. Bo tutaj niby ta władza tak zwana wykonawcza, czyli ogólnie ludzie, którzy są skłonni robić różne rzeczy teoretycznie. Czy ja tutaj szukam coś? Tak, że będę hałasować. Dobra. No nie mam. And the related technology to that, that would certainly be one of the prime locations you'd want to go. What you see is an ordinary looking Air Force base. It's nothing to write home about, but because the government won't talk about it, everyone wants to see it. The military has never said there are no UFOs. It's never directly denied any of the Area 51 stories. It would have been so simple when these claims came out, these Papoose Lake claims, for the military to simply say, look, we have nothing there. They could take a few reporters to this area and show them, nothing there. The military hasn't done it. The military has stonewalled. It has remained silent. And that's the most damning thing that they can do. Area 51 to this day. Bridges allow people to come together, find their common ground, and literally bridge their differences. So, from the city of bridges, here's to togetherness. It is not acknowledged. That is to say, the Air Force does not admit that it exists. This status has been maintained very carefully, particularly in the last few years. The puzzle is that the base has clearly been very active for. Dobra, resztę możemy jeszcze zobaczyć na ten, bo. Co no? Mają dużo rzeczy, więcej niż mówią, a niektórzy później nie mają. 4 mądrze go. Bądź na bieżąco, co nas czeka po ustawie. Jeden dzień. No nic. Uf.
To zobaczymy. UFO. Kto za UFO, UFO. Może być nawet nie wiadomo, czy nie jakaś nałożona albo przyciągnięta chmura i nałożenie na jakieś pole energetyczne w tym obszarze, ale które jest odbiciem z innego scenariusza, z materialnego, to zapis energetyczny na odbiciu, czyli jeszcze trochę wyżej teoretycznie już by było. Tak jak te różne chmury, co tam tańcowały dookoła Słońca. To mniej więcej też tak samo. A jak jest zapis energetyczny i jakaś materia, to może się tworzyć. Chyba, że jest normalny statek i też tak się zasłonili polem i się akurat okazało. Na polu separującym też może być taki sam efekt. Być. Thank you.
reason. And I never thought I would catch one. Yeah, this is the 31st of August. And that's not flares. There's a plane going down by here for reference. But rozwiązać, że tak powiem. Ja poprzedłem. Claro.
Es algo, papi, ven, vamos a ver. Dobra. Zobaczymy raz. Looks like the part of the car. On the ground? No to było to. Śmieszne filmiki 2000. Trochę śmiechu. Dla śmiechu. This guy moaned at least this loud. Fajny balon. Co to było?
know what you heard about me. But if this ain't get a dollar out of... Holy fuck! Hell yeah, brother! Hell yeah! Woo! Tam chyba chodziło o to, że zamiast tego kucyka jechał, tam była zapalniczka w kształcie kucyka. No. That's fine. R2, stay with the ship. Mark is on his way home feeling hungry. This is Joe. Joe loves cooking and sharing his delicious homemade dishes through Home Cooked UK. Home Cooked UK provides Joe. Dobra. Co by tu jeszcze włączyć? Nie, wcale takie śmieszne nie były. Czym jest tymny głowy? Zobaczymy jeszcze raz, co wylosuje. Latest video. Godzilla. Godzilla. Nowa Godzilla. Drugi odcinek w noc w mieście Bangkok. 6 godzin temu. Teraz zobaczymy tą liczbę, czemu najważniejsza. 161. Ja,
miesiąc temu wszedłem na Social Blade, to byłem już skategoryzowany jako polski youtuber. Jaki to mogło mieć wpływ na powolny rozwój kanału, tego się mogę tylko domyślać. Faktem jest to, że dwa najnowsze filmy, które zostały wrzucone po zmianie kategorii i lokalizacji, mają dużo większą oglądalność niż wszystkie inne filmy. No i nigdy nie zdarzyło się też w historii mojego kanału, żeby po kilku dniach jakikolwiek film miał większą ilość wyświetleń niż subskrypcji, a te dwa filmy ostatnie mają. Co z kolei mogłoby sugerować, że YouTube zaczął polecać moje filmy wśród polskiej społeczności. Może tak, a może nie. Jaki z tego morał? Ano taki, że przy zakładaniu kanału na YouTube trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o ustawienia. Wracamy do Bangkoku. No, to jest dobre. Zwróciliście uwagę na to, co zrobił ten pan? Okej, cofnijmy to i zobaczmy jeszcze raz. Widzieliście? Ten pan pociągnął sznur i go trzyma. Robi to po to, żeby woda nie ochlapywała ludzi w środku łodzi. Co może się zdarzyć, jak łódź płynie życie, tak jak tutaj? To nie jest jego funkcja. On tu nie pracuje. Po prostu stoi najbliżej sznura. Łódź jest jednym z wielu sposobów komunikacji miejskiej w Bangkoku. Tanim i szybkim. Na wodzie nigdy nie ma korków. To właśnie różnorodność możliwości poruszania się po tym gigamieście jest jednym z wielu powodów, dlaczego jest to moja ulubiona metropolia. Kojarzycie tą ulicę? Albo ten budynek? To właśnie tutaj były kręcone niektóre sceny do kultowej komedii Cats Vegas w Bangkoku. To jest budynek, który nigdy nie został ukończony i jest bliźniaczym budynkiem do tego, w którym były kręcone sceny w Cats Vegas. Stał się atrakcją turystyczną dla ludzi zwiedzających Bangkok poza utartymi szlakami. Ogólnie to miejsce jest zamknięte dla turystów, ale jak się przekupi ciecia tego, to można wejść na samą górę. Mimo tego, że chciałem tam wejść, mój grafik był zbyt napięty, ale w tym samym czasie był w Bangkoku Kuba z kanału Fit on Trip i był na tyle uprzejmy, że udostępnił mi trochę swojego materiału. Kurde, szkoda, że winda nie działa. Wydaje mi się, że troszeczkę to już pod turystów zrobione specjalnie pod zdjęcia, bo nie wiem, kible naprawdę ciekawie wyglądają. No to weszliśmy na ostatnie piętro czarnego wieżowca w Bangkoku. No ale teoretycznie, patrzcie, tu mamy pręty w tym i tak, materia może jest jak jest beton, to znaczy mieszankę, czy ile przenika. Da radę to odbudować, jak już podstawa stoi. Konstrukcji. Ciekawe, czemu to... No, duży budynek, zajebisty, mi się podoba. To się tam naprawdę było ładnie. No to jakiś miał być chyba lepszy. Trzeba sprawdzić, jakie tam materiały, bo co tam czasami nie było jakiś... W takim wałku na jakości materiału. Dla takich klimatów nigdzie indziej się nie zobaczy. Czyli wszystkich kontrastów, wszystkich połączenia tradycji z nowoczesnością, połączenia bogactwa z biedą, połączenia różnych... No bo co mogło być przyczyną? Patrzcie to. Przecież kurde, akurat lubię, nie? Witajcie w tajskim centrum nurtowym. Niczym budynkiem do tego, w którym były kręcone sceny w Cats Vegas. Stał się atrakcją turystyczną dla ludzi zwiedzających Bangkok poza... O kurwa. Duży ten budynek. No to weszliśmy na ostatnie piętro czarnego wieżowca w Bangkoku. No. Kurwa, nie mogę zatrzymać na tym budynku, nie. Ale dobra, no wysoki jest dużo mieszkań.
Witajcie w tajskim centrum nurtowym w środku Bangkoku. No może nie w środku, ale w Bangkoku. Dobra, lecimy dalej. Dzień dobiega końca. Idę do hotelu. Tam wezmę paszport, bo nie można kupić karty telefonicznej bez paszportu. Pójdę do 7-Eleven, kupię kartę. Dobra, już coś zacisnąłem, nie tak? Reklama, skip. Cześć, witam was w pierwszym odcinku z serii azjatyckiej, którą będę kręcić przez następne 2 miesiące, podróżując po Azji Południowo-Wschodniej. Jestem teraz w Bangkoku. Jest to mój pierwszy przystanek, dlatego że tutaj były najtańsze loty, tutaj wylądowałam, ale nie zamierzam tutaj długo zostać. Zmierzam do Kambodży i mam nadzieję, że ten odcinek oglądacie już w momencie, w którym w Kambodży jestem i stamtąd zmontuję ten film. Ale postanowiłam zostać tutaj kilka dni, żeby się zaklimatyzować, podleczyć jetlaga, to nie jest choroba, dać sobie z tym radę i muszę wam pokazać to miasto, bo rodzice, jeśli oglądacie ten odcinek z dziećmi, to najpierw obejrzyjcie go sami. Na pierwszy rzut oka Bangkok wygląda tak jak większość dużych azjatyckich miast. Z całym inwentarzem, to znaczy korki, kupa ludzi, wielkie budynki, dużo wyższe niż nasz warszawski Manhattan. Zanieczyszczenie powietrza takie, że ledwo się oddycha po 2 dniach. Ja nie powiem wam, że czuję na płucach, czuję. Jak tam wskaźniki skoczyły już w Warszawie, założyli, że mam gorzej. Chyba najbardziej backpackerskie miasto świata. Bardzo wiele osób, kiedy jedzie w swoją pierwszą podróż, z plecakiem, najczęściej wybiera właśnie Azję Południowo-Wschodnią. Po pierwsze, łatwo tutaj dolecieć, po drugie jest tanio, po trzecie, dużo atrakcji. Oj, dużo. I Bangkok bardzo często jest właśnie pierwszym przystankiem. Nie wiem, czy to dobrze, dlatego że tutaj wcale lekko nie jest. Rzeki pewnie zanieczyszczone, a to takie rudery. Tajowie bardzo rzadko jedzą w domu, bo im się to zwyczajnie nie opłaca. Wychodzą na ulicę, do sąsiadki, która upichciła dzisiaj rosół, lub jakieś inne kalmary. I biorą na wynos. Zjedzmy wreszcie śniadanie. Pad Thai, najsłynniejsza potrawa w Tajlandii. O, i tak się tutaj je właśnie, na kolana. Plastikowy przytek. Wzbudzam duże zainteresowanie, muszę schować kamerę. Dobra. Prosto. Witajcie. Jak powiedział pewnego razu Pitagoras, liczby rządzą światem. Starzec miał całkowitą rację, bo przecież już w czasach starożytnych Greków piękno i harmonia określały ostateczny cel poznania. Artysta potrafił odnaleźć prawdę w pięknie, a uczony ocenić piękno w prawdzie. Dzisiaj opowiem wam o tej prawdzie, która leży po środku, a dokładniej o złotym środku. On nie tylko istnieje, ale i prawdopodobnie naprawdę rządzi światem. Wyobraźcie sobie pustą ławkę, na której zamierzacie usiąść. W którym miejscu usiądziecie? Na środku? Na skraju? Czy może byle gdzie? Większość z nas zbytnio się nad tym nie zastanawiając, intuicyjnie usiądzie ciut z boku i zostawi pusty środek. Jest to potwierdzony fakt. Tak samo postąpicie, gdy znajdziecie się w prawie pustym kinie czy w sali konferencyjnej. Dlaczego? To przypadek czy przejaw ukrytego i póki co nieznanego mechanizmu, który oddziałuje na nas w szczególny sposób? Czy istnieje jakikolwiek związek między harmonią a proporcją? Czy to po prostu wytwór naszej wyobraźni? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, odwołując się do wiedzy mędrców z przeszłości i przyglądając się naturze.
Złoty podział to uniwersalna stała liczbowa doskonała dla rozwoju wszystkich obiektów, systemów i procesów. Tylko w tym punkcie, jak przekonywał Euklides z Aleksandrii już 300 lat przed naszą erą, możliwa jest równowaga. Zarówno całości z jej częściami, jak i samych części. Rozważmy przykład. Przy takim podziale odcinka na dwie części stosunek długości dłuższej z nich do krótszej jest taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. W arytmetyce złoty środek przedstawia proste równanie kwadratowe x kwadrat minus x minus 1 równa się 0. Rozwiązaniem którego jest niejaka liczba fi, równa liczbie 1,618. A jeśli być jeszcze bardziej dokładnym, 1,618034. Przy czym jej odwrotność różni się o 1. Tak więc złote liczby są dwie. Aby łatwiej było je rozróżnić, pierwszą z nich oznacza się małą literą fi, natomiast jej odwrotność dużą fi. Ponadto jest to jedyna liczba, której odwrotność jest mniejsza równo o 1. Każdy z czołowych matematyków i filozofów wszechczasów od Pitagorasa i Platona po Leonarda da Vinci i Luca Pacioli miał odrębne zdanie na temat wartości złotej proporcji. W czasie, kiedy oni rozważali to zagadnienie, najznamienitsi artyści wykorzystywali już ją w praktyce. Najstarszym z przetrwałych do naszych czasów złotym zabytkiem jest grobowiec architekta Kessira w Sakkarze. Mauzoleum ma złotą proporcję. Złoty podział został uwzględniony również w następujących budowlach. Piramidach w Gizie, świątyni Seti I w Abydos, Partenonie w Atenach, Alhambrze w Grenadzie, statuach Fidiasza, a także w takich dziełach sztuki jak Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci, fugach Bacha i skrzypcach Stradivariusa. Jednak największym osiągnięciem pozostaje odkrycie, że złoty środek występuje w przyrodzie. Udowadnia to ciąg Fibonacciego. No, no i to z konstrukcją tej fali, no, dobra. Z historią złotego podziału pośrednio związane jest nazwisko włoskiego mnicha i matematyka Leonarda z Pizy, znanego szerzej jako Leonardo Fibonacci. W 1202 roku światło dzienne ujrzało jego dzieło Liber Abaci, jedna z zagadek, nad której rozwiązaniem głowił się mężczyzna, brzmiała: ile par królików może spłodzić jedna para w ciągu roku? Uwzględniając płodność zwierzątek, jedno z możliwych rozwiązań wyglądało następująco. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 i tak dalej. Przy czym każdy następny element, począwszy od trzeciego, równy był sumie dwóch poprzednich, czyli 2 dodać 3 równa się 5, 3 dodać 5 równa się 8, 5 dodać 8 równa się 13 i tak dalej. Fibonacci nie poprzestał na tym obliczeniu i rozszerzył swoje obliczenia, nie ograniczając się wyłącznie do wspomnianych przed chwilą królików. Obserwując roślinę na parapecie, mnich zauważył, że z przebijającej się łodygi wyrasta najpierw jeden liść, następnie jeszcze jeden, ale już potem kolejno 2, 3, 5, 8 i tak dalej. Na tej zasadzie rozwijały się gałęzie drzew. Wkrótce przykładów potwierdzających jego przypuszczenie było coraz więcej. Niemniej interesującym okazał się rezultat dzielenia graniczących ze sobą sekwencji numerycznych. Okazało się, że stosunek liczby kolejnej do poprzedniej wraz ze wzrostem rzędu przybliża się do wartości złotego podziału. Prostokąt o bokach równych sąsiadującym ze sobą liczb ciągu Fibonacciego nazwano złotym. Mając pod ręką większą ilość takich złotych prostokątów, z łatwością możemy zbudować spiralę Fibonacciego, czyli złotą spiralę. Tak jak złoty podział, spirala odzwierciedla jeden z podstawowych praw rozwoju i uwidacznia się w budowie szyszki, słonecznika, umywalki, ananasa, a także w ruchu cyklonów, galaktyk. In the world of CFD trading, some people like doing it the hard way. A nawet spłukiwanej wody w toalecie. Ale co sprawia, że zwykła geometryczna spirala staje się złotą? Odzwierciedlenie przenikalności danej fali, nie? I może byśmy doszli, jaka częstotliwość, a kąt. Kąt nie ma
znaczenia, bo to zależy też już wymiany sygnałów. Ciekawe. Zobaczmy. Dlaczego właśnie ta proporcja? Ale to mówiłem, tak nie? Fajne, fajne są animacje, to jest to, co mówiłem z tą falą, która kreuje dany zapis. Będziemy mogli później takie rzeczy śledzić z różnych innych eksperymentów, tak zwanych mentalnych, nie tylko, żeby ten zapis mieć faktyczny z prawdziwej wersji, która faktycznie tak przebiega. I pośledzić tak zapis, nie? Ale my musimy patrzeć też w środowisku, czyli ogólnie. Tutaj te prędkości mają znaczenie i te powielenie też. Nie? Także to się przyda też. Takie obserwacje. Buje w przyrodzie. W 1855 roku niemiecki fizjolog Adolf Zeisting zakończył zakrojone na szeroką skalę badania złotej proporcji, mierząc ponad 2000 ludzkich ciał. Badacz doszedł do jednoznacznego wniosku. Ciało człowieka ma złotą proporcję. Średnie proporcje ciała oscylują w granicach liczby 1,625. Jest to rezultat dzielenia 13 przez 8. Powyższa liczba jest bardzo zbliżona do złotego podziału. U większości noworodków proporcja wynosiła 1 do 1. U 13-latków wynosiła mniej więcej 1,6, a u 21-latków była jeszcze bardziej zbliżona do złotej liczby. Proporcje złotego podziału znajdziemy zarówno w twarzy, jak i w pozostałych częściach ciała. Na przedramieniu, dłoniach czy plecach. Jak można się było tego spodziewać, wszystkie otrzymane proporcje wpisują się w znany już nam ciąg Fibonacciego. Nawet współcześni naukowcy doszli do wniosku, że konkretne wartości liczbowe opisują nas samych i wszystko, co nas otacza. Cząsteczka DNA składa się z dwóch spiralnie skręconych ze sobą nici. Rozpleciona długość każdej z nich wynosi 34 angstremy, a szerokość 21 angstremów. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, aby zauważyć, że 34 i 21 to sąsiadujące ze sobą liczby z ciągu Fibonacciego, a stosunek długości spirali logarytmicznej cząsteczki DNA do jej szerokości daje nam liczbę złotego środka. Musician is the best way to learn, practice, and master the guitar. Just grab your acoustic or electric and play along. Musician listens to you play and gives instant feedback on accuracy and timing. Fun and addictive gameplay tracks your progress and keeps you motivated. Whether you're a complete beginner or an advanced professional, you can follow amazing expert design courses that guide. W 1990 roku pracownik firmy IBM, Francuz Jean Verres, odkrył, że wiele ułożonych kolejno po sobie nukleotydów w DNA ma geometryczne kształty, które zostały nazwane przez niego rezonansami. Rezonans tworzy specjalną sekwencję, która dzieli nukleotydy DNA zgodnie z liczbami Fibonacciego. Odkrywcy udało się potwierdzić, że dana prawidłowość występuje we wszystkich fragmentach kodu genetycznego. Perez nazwał to DNA suprakodem. Następnie ta zależność została wielokrotnie sprawdzona i potwierdzona przez wielu wybitnych biologów, w tym przez profesora i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie wirusa HIV Luca Montaniera. W 1929 roku niemiecki fizjolog Berger odkrył impulsy elektryczne w mózgu człowieka i stwierdził, że wraz ze wzrostem ich częstotliwości wzrasta aktywność mózgu. Obecnie, nie wliczając w to chwilowych i przypadkowych stanów, wyróżniamy 5 podstawowych stanów, którym odpowiadają określone fale mózgowe. Są to fale gamma od 30 do 70 Hz, odpowiadające za nadmierne pobudzenie. Fale beta od 14 do 30 Hz, odpowiadające za czuwanie. Fale alfa od 8 do 14 Hz, spoczynkowe. Oraz fale delta od 1 do 4 Hz, głębokiego snu. Przeprowadzone współcześnie badania aktywności elektrycznej mózgu pokazały, że stosunek fal stycznych beta zbliżony jest do wartości 1,62, czyli do złotej liczby. I to właśnie w tym stanie, wchodząc w korelację z naszym otoczeniem na częstotliwościach złotego podziału, odczuwamy radość, lekkość i wewnętrzny spokój.
biologów, w tym przez profesora i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie wirusa HIV Luca Montaniera. W 1929 roku niemiecki fizjolog Berger odkrył impulsy elektryczne w mózgu człowieka i stwierdził, że wraz ze wzrostem ich częstotliwości wzrasta aktywność mózgu. Obecnie, nie wliczając w to chwilowych i przypadkowych stanów, wyróżniamy 5 podstawowych stanów, którym odpowiadają określone fale mózgowe. Są to fale gamma od 30 do 70 Hz, odpowiadające za nadmierne pobudzenie. Fale beta od 14 do 30 Hz, odpowiadające za czuwanie. Fale alfa od 8 do 14 Hz, spoczynkowe. Oraz fale delta od 1 do 4 Hz, głębokiego snu. Przeprowadzone współcześnie badania aktywności elektrycznej mózgu pokazały, że stosunek fal stycznych beta zbliżony jest do wartości 1,62, czyli do złotej liczby. I to właśnie w tym stanie wchodzi... To będzie pomocne w tych, muszę to jeszcze raz przeanalizować. Wspomniałem. Dobra. W korelację z naszym otoczeniem na częstotliwościach złotego podziału odczuwamy radość, lekkość i wewnętrzny spokój. Dlatego właśnie odczuwamy jedność z przyrodą i podświadomie szukamy złotej liczby na pustej ławce. Czy ciąg Fibonacciego może nam pomóc się wzbogacić? Eksperci uważają, że tak. Już jakiś czas temu zostały opracowane i są stosowane po dziś dzień instrumenty i strategie handlowe uwzględniające sekwencję numeryczną Fibonacciego. Jak wiadomo, indeksy giełdowe Dow Jones Industrial Average podlegają tym samym cyklom co przepływy i odpływy kapitału i zostały one opisane w teorii fal Eliota. Ta zależność nie podlega zmianom. Opiera się ona na sekwencji Fibonacciego. W książce Nature's Law – The Secret of the Universe Ralph Eliot pisze, wszelkiej ludzkiej działalności nieodłącznie towarzyszą trzy charakterystyczne cechy. Forma, czas i stosunek. I wszystkie one podlegają ciągowi Fibonacciego. Naturalnie wiele światłych umysłów zadało już pytanie, dlaczego to właśnie ta proporcja stała się praktycznie podstawą każdego procesu w naszym świecie. Odpowiadając na to pytanie, naukowcy zgadzają się w jednym. Złoty podział to nic innego jak forma, która gwarantuje rozwój żywych istot i procesów najmniejszym kosztem. Osobiście uważam, że ta doskonałość nie mogła powstać w sposób przypadkowy. Wydaje mi się, że maczała w tym palce ręka stwórcy. Na tym rozważaniu dzisiaj kończymy. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów o podobnej tematyce, koniecznie zostawcie lajka i udostępnijcie to wideo. Do usłyszenia. Dobra, ale te pomierzone częstotliwości to właśnie dobre, że można sobie popatrzeć i też dużo daje. Czy na razie może nie, ale tutaj takie te eksperymenty ogólne jako połączenia. Eminem. One month ago. Man predict the future in 45 Apex 1 year ago. Coś nowego włączymy, czyli co się dzieje, bo taki przegląd ogólnych wiadomości, czyli zobaczymy jeszcze raz. Zobaczymy ten początek Godzilli. Are there? 1, 2, 17 and counting. 1,
No, ale ogólnie to i... Niektórzy mogą być w różnych wersjach, gdzie mogą widzieć różne rzeczy do odgrywania jako rzeczywistość. Zależy od gęstości zapisu. Dlatego mówię, tutaj lepszy jest wersja fizyczna, nie? Fizyczne mają znaczenie. W tym filmie tam jest fajny taki zbieżność a propos tym, co oglądałem. Korelacji wersji wytworzonych z fizycznymi i jak bardzo to jest też ważne, żeby wszystkie sygnały istniały, nawet się zrymowało. Dziennik internetowy 3 godziny temu, o, prowadzący strajk nauczycieli i Mieciu. G.F. Darwin, a to zobaczymy, 3 godziny ten, to musimy zobaczyć. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, co pan tu robi? Przepraszam, co to jest? Co to kurwa jest? Przepraszam bardzo, gdzie jest moje biurko? Bo jest jakiś problem, albo nie wiem, studia są pomylone, jakiś pan tu siedzi. Panie Wojtku, co panu znowu nie pasuje? Dzień dobry, na starcie tak jak kulturalni ludzie. Wie pan dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, co to jest. Druga rzecz jest taka, gdzie jest tamto, biurko moje. Ale co to jest za różnica? To jest ogromna różnica, biurko, proszę pana. Panie. Wie pan, bo to trzeba podejść do psychologii widza. Widz panie Kuciu, niech pan, naprawdę, biurko jak biurko, prawda? Komisja maturalna z tego, co widzę, po prostu jakaś szmata przewieszona. Wojtek. No to jest pana program, to jest pana program, to są pana widzowie, którzy po prostu widzą i mają takie chyba jednak nie będę tego oglądał, to jest za mało profesjonalne. I to jest za mało profesjonalne, nie, ale panie, tutaj jest pan kolega... Panie Maćku, spokojnie, to pan tego nie słyszy, dobrze? Będzie wszystko dobrze. Panie Wojtku, musimy coś z tym zrobić. No, ostatni pana program kiedy był? No dobra, nieważne, ale to jakby jest niezbędne poszukiwanie nowego prowadzącego? No ale pan sobie sam nie radzi. Widział pan ostatni odcinek? Panie Wojtku... No Jimmy Fallon z pana nie będzie. Chcemy uratować ten program. To jest również pytanie do pana, tak? Przepraszam, panie Maćku, ale tutaj trzeba rozwiesić szmatę. Dlatego ludzie powinni być. Ludzie powinni robić takie rzeczy. A nie prowadzący sobie biurko poprawia. Dobrze, jedźmy. Proszę bardzo, jedź. Fajnie, że Karol powiedziałeś, nie? Dałeś znać. SMS-a napisałeś, że będą zmiany. Chuj ci w dupę. Dobry wieczór państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc. A ja Maciej Pyrczek i to jest... Wie pan, wtępie to jest kompletnie nie to. Bo było, a jak Grzegorz Zelcer, pach, i od razu wchodzi, ale... dłuższe nazwisko. Ale można je wypowiedzieć szybciej, to nie jest w ogóle żaden problem. W takim razie jeszcze raz. No. Postaram się. Znakomicie. Dobry wieczór, państwo. I Maciej Pyrczek, a to jest... No, wie pan, bo to możemy tak sobie srać do własnego gniazda, ale potem nie dziwmy się, że śmierdzi, nie? Nie, dobra, zacznijmy jeszcze raz. Ja się nazywam Wojciech Kuc. A ja Maciej. I teraz spróbujmy przeprowadzić, wie pan, ten program tak po prostu po ludzku. Dobry wieczór państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc. A ja Maciej Pyrczek. A to jest Dziennik Internetowy. Dzień dobry. Proszę państwa, widzimy się dzisiaj w nieco innym składzie. Czy dobrze? Na pewno. Nie wiadomo. Ponieważ jestem z państwem ja, przepraszam najmocniej za wcześniejsze milczenie, ale cyckałem dropsa. No i to jest właśnie poziom, na jaki wchodzimy, proszę państwa. Dobry wieczór państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc, a to... Kto? Kim pan jest? Ja się nazywam Rafał Kupst. Zapraszamy na newsy. Jakie newsy? Na jakie newsy pan zaprasza? Jest jedna kolejność. Kartki idą dwa razy, siap, siap. Jeżeli o to chodzi, to ja tu nawet nie mam kolejności na kartkach, bo to są skrypty jakiegoś państwa scenariusza poprzedniego. Ale co mnie to obchodzi? Jakby jest pan... To jest... Jeżeli... Dobrze, to ja zastukam profesjonalnie kartkami. No teraz to pan sobie może się w głowie postukać, bo cały dubel jest do wywalenia. Bo kiedy pan tu w ogóle przyszedł, że ja pana nie widziałem? Jak pan ma na imię? Rafał Kupst, proszę pana. Powodzenia z takim nazwiskiem. A pan jak się nazywa jeszcze raz?
Gówno chleb. Zasrany Mariusz. To jest mój pseudonim artystyczny. Zasrany Mariusz, bo nie wytrzymuję i popuszczam. Przepraszam, możecie zadzwonić do mojego agenta? Nie zadzwonią, bo im telefon odcięli w zeszłym tygodniu. Smacznego, panie Wojciechu. Mikołaj Ostrowski. Wojciechu. Panie Wojciechu, tak sobie pomyślałem, że może bym właśnie to ja panu pomógł tutaj. No joj. Co pan pomyślał? Tak pomyślałem sobie, bo właściwie trochę się już na tym znam, wie pan. Z żoną o tym rozmawiałem i pomyślałem, że... Pewnie, żona najbardziej się zna. Ona ogląda dziennik. Że też do prowadzącego? To dzisiaj jest jakieś 6 chłopa do tego. Tak. Ale gdzie pan z nimi, wie pan? Co to za wyścig w ogóle? Ja tutaj, ja pracuję w telewizji, proszę pana, ja tutaj jestem... Pan tu pracuje? Tak, ja dźwięk robię tutaj. Poprosiłem panią Malwinkę, żeby mnie tutaj troszkę przypudrowała. Mam marynarkę z rekwizytorni. Ja mam z domu, za pieniądze kupiłem. No to widać, piękna marynarka. To co, może byśmy coś spróbowali, że ja... Z miotłą na środku? Z ciastkiem w ryju? Nie, no dobra, róbmy. Dzień dobry państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc i mam ciastko w ryju. Dzień dobry państwu, ja się nazywam Mikołaj Ostrowski i poprowadzę dzisiaj dziennik razem z panem Samochód Wojciechem. Do domu. A, czyli jeszcze nie nagrywam. Nie, bo jest miotła. No dobrze, no to... Skończę, zjemy. A pan ma przerwę, przepraszam. Nie, spoko. Pan ma przerwę. Wysikam się tutaj, tu i tak jest burda, także luz, róbmy. Ja dawno tak szczęśliwy nie byłem jak dzisiaj. Wie pan, jak mi się dziecko urodziło, to wtedy byłem taki szczęśliwy. A nie, ja nie mam dzieci. Idź pan po te kartki, kurwa, róbmy to, bo naprawdę ja do domu też chcę iść. Dobry wieczór państwu, ja się nazywam Wojciech Kuc. A ja Mikołaj Ostrowski. A to jest... Bez sensu, niech pan wyjdzie stąd. To się nie uda. Nie uda się to. Państwa, gość specjalny, moim gościem specjalnym jest dzisiaj obecny tutaj Ludwik Melchior Baltazar Montgomery, psychoterapeuta, kochający mąż i ojciec, coś, czego ja nigdy nie będę miał. Bardzo po pierwsze dziękujemy, że jest pan dzisiaj z nami. Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo fajnie. Panie Ludwiku, moje pierwsze pytanie jest takie, co u pana? W porządku, ale widzę, że pan jest jakiś taki troszkę... Ale gdzie... Panie Michale, ja prowadzę wywiad w tym momencie. To jest skrajnie nieprofesjonalne. Jeżeli jest jakikolwiek skraj profesjonalizmu, to jest na tym skraju właśnie. Ja prowadzę wywiad. Nie będę, proszę pana, wychodził w trakcie wywiadu. Niech pan mnie nie ciągnie za rękę, proszę pana. To jest... Ile my mamy lat? Ale ile my mamy lat? Ludwik. Bartek. To pana oglądam. Oglądam pana. Może nie pochwalam słownictwa, ale bardzo, bardzo takie ciekawe są te pana filmiki. Filmisie. Ostatnio pan się wyraził nieprzychylnie o moim pacjencie i o mnie też. Adaś Niezgódka, nie wiem, pamięta pan? On mi wtargnął do domu. Według prawa obowiązującego w Teksasie mogę go zabić, więc... Kącik kulinarny. Dostałem informację, że nasz pan producent Michał Kłamczyk kupił rzeczy, którymi będziemy się zajmować. To się produkty żywieniowe. Tak, mamy produkty żywieniowe w siatce. Plastikowy talerz. Danie makaron śmietana z ziołami. Groszek ptysiowy. Strasznie śmierdzi z tysiąca. Polewa i dekoracja mleczna. Mięsiwo.
Mediterranea, makaron jajeczny, z którego nie spływa sos. Papier toaletowy. Myślę, że najlepszym daniem, jakie możemy z tego zrobić, są pączki z marmoladą. Najpierw należy otworzyć tą polewę. Otwieramy polewę, której nie da się otworzyć bez nożyczek. Polewa otwarta i wylewam. Co robimy? Teraz ona jest płynna, ta polewa? No wie pan, nie za bardzo. Żeby to nie było takie... I tutaj. Dziękuję, że ja też dostałem rękawiczki. Mamy już marmoladę do pączków. Teraz bym się zabrał za to mięsiwo. Tak, niestety mięsiwo, nie da się go tutaj, proszę bardzo. I jak sądzę, wlewamy... Nie. To trzeba najpierw przerzuć trochę. Co? Przerzuć. Jak przerzuć? No normalnie. Że w sensie do buzi? Tak. Ale to nie można tak... Kulturalnie i tak, wystarczy. To może pan sobie zostawić jutro na śniadanie do pracy. Fantastycznie. Kolejny krok. Makaron, czyli nożem, ciachamy. W czym go ugotować? Oczywiście, mamy na dole mikrofale. To z kolei można wypierdolić, tego to jest niepotrzebne. Falwy pana. I na wszystko oczywiście... Słodki sos, tradycyjna metoda robienia pączków. Dziś robi się... Teraz państwa na newsy z kapelusza. Jesteś gotowy, Bartku, na nowe newsy? Uwaga, losuję pierwszy news. Tak, Sławku. Oglądała telewizję, nagle spod wersalki wyszedł wąż. Co to jest za news, panie Michale? Co to jest za news? Jak my mamy pracować na czymś takim? To akurat ja wymyśliłem ten news. No to jest też wszystko jasne. Plastikowe rurki zabijają foki. Też jest bardzo ważne, że kłusownicy używają plastikowych rurek. Mają takie specjalne działa. Takie snajperki ładowane na plastikowe kusze. Rurki. Bo foki mają bardzo cienką skórę i po prostu tam się może wbić nawet papier. Z masła można było zrobić. Tylko, że groty z masła po prostu się... No to tego nie przemyślałem. No, fajnie. Dużo dobrych pomysłów na ten program jest. Masz jakieś rurki plastikowe? Proszę bardzo. Może Rafale, ty byś chciał wylosować? Rosuję dla ciebie czy dla siebie? Aha. Strajk nauczycieli. Strajk jest w takim momencie, jak ludzie są niezadowoleni z warunków, jakie mają w pracy. Więc takie rzeczy się mogą zdarzać i się zdarzają. Jedziemy dalej, proszę bardzo. Następnym newsem będzie, szukamy kolejnego newsa. Bardzo się cieszę, że pan mi pozwolił. Już niech pan... Kurde, dużo tych newsów, nie? Olej palmowy w nutrzeli. To jest skandal. Jesteśmy jedynym krajem w tej części Europy, w której używa się tańszego oleju. Zachodnie firmy myślą, że Polacy... Nie gęsi swój język mają. Tak myślą Polacy o Polakach, a zachodnie państwa myślą, że po prostu przez PRL nasze kubki smakowe cofnęły się w rozwoju i my już nie widzimy różnicy, czy jemy gówno, czy śmietanę. Globalne ocieplenie. Globalne ocieplenie, no, proszę państwa. Panowie, może być lepsze, zależy jakie proporcje. Nie? Bardzo długo. Jest długo, prawda? Jest długo i właściwie można powiedzieć ciepło. Jak się urodziliśmy, czekolada to już było. Każdy tak lubi tam, pan myśli? Tak. Już było. Naprawdę? A myślę, że tak. Od kiedy się produkt? Zaczęło? Zaczęło się ono przed naszą erą. Naprawdę? Najprawdopodobniej. I proszę państwa, otóż dziś na świecie okazało się, że Boleśko Chrobry nie żyje. Boleśko. Bolesław. Najprawdopodobniej chodzi o Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry. Otóż dziś świat obiegła bardzo przykra wiadomość, że Bolesław Chrobry nie żyje, najprawdopodobniej nie żyje już od około 1000 lat. Ja bardzo chciałbym państwa przeprosić za jakość dzisiejszych newsów. Szykował je pan Michał Kłamczyk. W każdym razie na całym świecie flagi wszystkich państw opuszczone są do połowy masztu. I pan Michał też organizował casting, więc... Czy ten program tak przebiega, że nie ma tu żadnego promptera i że czy newsy są losowane? Żadna agencja profesjonalna prasowa ich nie dostarcza? Ja jakby staram się robić co mogę, ale jest ciężko, Wojtku. I jak państwo spędzają czas przed teleodbiornikami? Fajnie, dziękuję ci bardzo. To już? Ja myślę, że to już. Znaczy na pewno dla mnie, trzymajcie się. To już, przepraszam? Halo, czy ktoś może zadzwonić do mojego agenta? Panie Michale, ja to pierdolę. Ja mam to w dupie. Ja mam co robić. Dlaczego się pali czerwony?
Państwa, i to już wszystko w dzisiejszym odcinku Dziennika Internetowego. Mam nadzieję, że bawili się Państwo świetnie. Następny odcinek za tydzień albo dwa, w zależności od tego, czy za tydzień albo dwa. Do zobaczenia! Ja tęsknię za Grzesiem. Ja też. No, ogólnie no ten, nie? Taki sobie odcinek. Ale naprawdę mają dobre, warto spojrzeć. 5 zjawisk paranormalnych w Polsce uchwyconych. No zobaczymy. Paranormalne to. Jest samo życie w Polsce. Polityka, ale te zjawiska mogą uchwycać po prostu biorąc kamerę i idąc przez Polskę. Paranormal. Paranormal wszystko. Polska od dawna jest krajem głównie zamieszkiwanym przez osoby wyznające katolicyzm. Zdaniem niektórych wiara Polaków jest zapisana na kartach różnych przepowiedni, między innymi Czesława Klimuszki, który twierdził, że nie należy z Polski wyjeżdżać, gdyż jest to kraj, który w wyniku wielu zagrożeń ucierpi najmniej. Czesław Klimuszko wskazywał Polskę jako kraj, w którym narodzi się mnóstwo osób, które zmienią oblicze świata. Teresa Neumann, która była niemiecką mistyczką i miała doznawać objawień Jezusa, również twierdziła, że w swoich wizjach usłyszała, iż w Polsce narodzi się mnóstwo niezwykle pełnych światłości ludzi, a po polsku będą pisane najlepsze ustawy i najbardziej wartościowe prawa. Warszawa ma być także stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Bardzo podobne wizje Polski przedstawił także kardynał Augustyn Chlond, który stwierdził, że Polska nie będzie wygrywać za pomocą żadnej z broni, ale dzięki potędze modlitwy, miłości i różańca. Według duchownego Polska będzie pierwsza, która dozna opieki od Matki Jezusa. Jego zdaniem trwa walka między państwem Boga a państwem szatana, a świat porzucił religię i moralność chrześcijańską. Jednak nie wszyscy. Nie wystarczy tylko się zmienić i wybrać Boga. Lodowik Rocca, czyli prorok i franciszkanin, twierdził natomiast, że Polska będzie najpotężniejszym mocarstwem Europy. W 1849 roku jakby się wzięli, mężczyzna wyznał, iż Polska ludzie, da światu wielkiego papieża. Za dobre wybory. Pamiętajcie, że wybory są trudne tylko, gdy jest brak kandydatów. No, wspieranie partii przyszłości .space rozwiąże ten problem. Nawet jedna osoba wystarczy, te dwie, trzy zawsze się znajdą, bo tam chyba jest jakiś minimum, nie pamiętam. Ale przypomnę, że Nagła tak spawacza miał kiedyś też partię zarejestrowaną w Prima Prylis. Jak ona się nazywała? Partia Czubków Polskich, coś takiego. Także no idzie zarejestrować się szybko. Dużo to wcale nie kosztuje na pierwsze działania. Kilka osób chętnych się znajdzie. Można to koordynować po prostu, jak już będzie zainteresowanie. Na razie to ma taką formę mniej oficjalną, bez żadnych kosztów na reklamę ogólnie, oprócz moich kanałów i tych, co tam dalej lajkują odpowiednie strony. To jest na początek tylko to, ale sama świadomość tego manifestu już ma przestawić sposób myślenia na to, jaką faktycznie ma funkcję tutaj kreowanie systemu. Także to i tak jest dobra pierwsza myśl, która taka zaskakuje na zupełnie inną wizję. Ale podniesienie, że tak powiem, formy w związku z lepszymi nakładami na to, no, rozprzestrzeni to bardziej.
Lecimy. Dziwnego, że na przestrzeni lat w Polsce miało dojść do wielu cudów. Co najbardziej niezwykłe, kilka z nich udało się albo nagrać, albo uwiecznić na zdjęciu. Dziś przedstawiamy wam cuda, które zostały uchwycone na nagraniach lub zdjęciach. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Czy waszym zdaniem to faktycznie cuda, a może macie na ten temat zupełnie inne zdanie? Donald Trump to aktualny prezydent Ameryki. Jego prezydentura pełna jest kontrowersji. Jednak zanim stał się on głową państwa, już wokół niego wybuchało sporo dziwnych i wręcz niesamowitych sytuacji. Warto wspomnieć, że prezydentura Trumpa została do pewnego stopnia przepowiedziana w serialu animowanym Simpsonowie. Dokładnie chodzi tu o odcinek Bart to the Future z 2000 roku, w którym Lisa Simpson zostaje prezydentem. Tak jest. No, z tymi Simpsonami, tamten Simpson jest ważny na tej scenie. Tak półświadomy trochę. Animacja fajna. Prezydentem Ameryki. Jak sama mówi, musi zająć się dziurą w budżecie państwa, ciekawe, jak wygląda gra, który jest tworzenie przypisywany Donaldowi Trumpowi, który wcześniej był głową państwa. Jest to bardzo ciekawe, choć twórcy Simpsonów twierdzą, że nie ma w tym nic paranormalnego, bo wyznali, że jest to po prostu wizja szalejącej Ameryki, do której ich zdaniem Trump idealnie pasował. Natomiast należy też wspomnieć, że po sieci przez długi czas krążyły bezsensowne hipotezy o odcinku, który miał być wyemitowany w 2000 roku, a tak naprawdę został pokazany w 2015. Chodzi tu o odcinek Trumptastic Voyage, który zawiera sceny idealnie pasujące do tego, co robił Trump, jednak wykazano, że odcinek powstał na podstawie zachowań Trumpa, które miały miejsce przed jego nagraniem, a nie po. Warto także wspomnieć o Jimmy Beckerze, czyli mistyku i ewangeliście, który na temat prezydentury Trumpa wysunął zaskakujące teorie. Według niego prezydent Ameryki został zesłany, by pomóc światu opóźnić nadchodzącą apokalipsę. Jego zdaniem Jezus przyjdzie na świat, gdy ten będzie całkowicie ogarnięty w ciemności. Jednak Trump na razie zapewnia na ziemi światło. Jeśli ktoś nie wie, to Jim Becker już miał kilka zaskakujących teorii na swoim koncie. Jak na przykład to, że huragan Matthew, który odebrał życie ponad 1600 osobom, był karą zesłaną z powodu Baracka Obamy i jego niegodnej prezydentury. Zdaniem niektórych osób słowa mistyka Beckera potwierdziły się w 2017 roku, kiedy Trump odwiedził Polskę i powiedział na temat tego kraju wiele pozytywnych słów. To właśnie wtedy uchwycono na niebie kształt przypominający krzyż. Czy waszym zdaniem to cud, a może zwykły przypadek? Różaniec do granic był akcją, w której udział wzięli Polacy, ale także inni katolicy z całego świata. No tak gadał, w wielu miejscach globu, właśnie, że kiedy globu, krzyż jego niegodnej prezydentury. Zdaniem niektórych osób słowa mistyka Beckera potwierdziły się w 2017 roku, kiedy Trump odwiedził Polskę i powiedział na temat tego kraju wiele pozytywnych słów. To właśnie wtedy uchwycono na niebie kształt przypominający krzyż. Czy waszym zdaniem to cud? Bo oni są w tej samej linii, nie? Jako ci niby anty, ale to jest ta sama linia po odwróconej polaryzacji w jakimś tam zakresie i cały czas ten, i takie sygnały mogą lecieć. Różaniec do granic był akcją, w której udział wzięli Polacy, ale to jest także przekaz, łączność, warto ich słuchać. W wielu miejscach globu, przede wszystkim w Polsce, a nie tylko ludzie modlili się o nawrócenie. Trzeba zmienić jednak też wiedzę ogółu i wtedy może trochę podstawy systemu i wtedy te tajemnice tak już nie będą tajemnicze, a i będzie trochę lepiej, nie? No, ułatwi się życie i się rozwinie normalnie, do normalnych poziomów. Innych i pokój. W czasie akcji padło zdanie,
iż bez chrześcijańskich wartości nie zostaną zbudowane trwałe fundamenty ładu narodowego i państwowego. Akcja spotkała się z wieloma pozytywnymi, ale też negatywnymi komentarzami. Warto natomiast wspomnieć, że w czasie jednej z tych akcji w Polsce miało miejsce wydarzenie, które potem sporo osób nazwało cudem, i to takim bardzo podobnym do wydarzeń w Fatimie, gdzie słońce miało wirować po niebie. To wydarzenie nazwano natomiast cudem pulsującego słońca, który był znakiem tego, że modlitwy Polaków zostały wysłuchane i akcja, którą zorganizowali, została pobłogosławiona przez Boga. Jaka akcja? Bardzo podobny do wydarzeń w Fatimie, gdzie słońce miało wirować po niebie. To wydarzenie nazwano natomiast cudem pulsującego słońca, który był znakiem tego, że modlitwy Polaków zostały wysłuchane i akcja, którą zorganizowali, została pobłogosławiona przez Boga. A jaką akcję? Niekoniecznie, bo czasami może być tutaj rozkład, bo nie w takim. Wiadomo. Ale myśli też mają oddziaływują. Tajemnica Polski ujawniona w Biblii. Link do filmiku. Someone's watching? Now they're not. NordVPN hides your browsing activity from all kinds. Na ten temat w opisie. Marsz Niepodległości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę był szeroko komentowany i kontrowersyjny. Jedni dopatrywali się w nim zachowań rasistowskich, inni twierdzili, że to po prostu piękny sposób na ukazanie miłości do Polski i cieszenia się z wolności. Nikt by się jednak nie spodziewał, że na Marszu Niepodległości może pojawić się wątek paranormalny, i to aż w dwóch odsłonach. Na zdjęciu wykonanym przez Justynę Lukosek internauci dopatrzyli się aż dwóch dziwnych zjawisk, które mogą poniekąd wiązać się z niezwykłością Polski i przepowiedniami, które często miały przekazywać mistykom takie postacie jak Jezus czy Maryja. Na tej fotografii po lewo wiele osób widziało w białym dymie Józefa Piłsudskiego, który był polskim działaczem niepodległościowym. To jednak nie wszystko, bo po prawej stronie dopatrzono się w czerwonym dymie orła. Czy waszym zdaniem to zwykłe przypadki, a może jakieś znaki do naszego kraju? Czy waszym zdaniem Polska naprawdę jest krajem wyjątkowym? Tu jest twarz. Dokładnie w Boże Narodzenie w 2013 roku podczas trwania mszy w kościele w Legnicy jednemu z kapłanów komunia upadła na ziemię, dlatego dano ją do rozpuszczenia. Po ponad 10 dniach okazało się, że wcale się ona nie rozpuściła, a pojawiło się na niej coś czerwonego, jakby kropla krwi. Z czasem komunia rozpuściła się całkowicie, a pozostało coś przypominającego skrzep. Wtedy powołano komisję duchownych plus kardiologa. Zrobiono sporo badań i stwierdzono, że nie odnaleziono żadnych grzybów czy bakterii, które mogły powodować krwiste przebarwienie. Udało się wyodrębnić włókna mięśnia ludzkiego serca i wykazano, że należą one do osoby, która odeszła w stanie agonii. Ogłoszono więc, że w Legnicy naprawdę doszło do zjawiska nadprzyrodzonego. To zjawisko zszokowało wiele osób i dało im nadzieję, że istnieje lepszy świat. Niektórzy nawet mówili, że będąc w kościele, gdzie wydarzył się ten cud, doznali nawrócenia, a nawet uzdrowienia z chorób, które męczyły ich przez wiele lat. Tajemnica Polski ujawniona w Biblii. Link do filmiku na ten temat w opisie. No od wierzeń ogólnie i kierowanie energii też może się kierować jakiś zapis energetyczny i wgrywać do jakiejś materii, nie? Masowy. Na przykład jeżeli wierzycie, że to ciało Chrystusa i taka ten, no to teoretycznie może pewna część energii ładować. Tak samo jak te kreowanie bożków materialnych i modlenie się do przedmiotów i później kojarzenie myśli z tymi przedmiotami też nie będzie dobre. Bo ładuje to, ale to różnymi energiami też, nie?
co pokazują to, że myśl jest po prostu energią i przenika różne rzeczy i koreluje się z tym, do czego jest, się odnosi. No. Mogła być wybrana. Pamiętajmy, że żeby tutaj ten, to musiał być jakiś kierunek, który w ogóle zapowiada, że będzie to wykorzystane. Bo nawet sama wiedza niewykorzystywana to niczego nie. No coś tam wnosi nowego, ale wiele nie zmienia. Dobra. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. I kończymy zaraz Bestów Comic Movie Trailers. Sprawdzę, czy się ten dashcam wideo. Shooting of the traffic stop. Zobaczymy tu. Warning. Uwaga. Niebezpieczne sceny. To nie jest chyba to. Ona coś. I'm Officer McCann, Orange Police Department. The reason I stopped you. Okay. Man. Hey, man. Stop. Man, about seatbelt, bro. I'm moving my family homeless. I'm trying to go to fucking work at 6. You gonna stop me for a fucking seatbelt? Yes, sir. This sergeant folks on the phone now. Ah, for seatbelt. We don't have a sergeant folks. No to jego decyzja się zapina, no. Warto zapinać i... Yes, you do. Okay, sir, this is a seatbelt violation. Man, go get some... Man. I'm finna go to Trail Ridge. You pull me over there, man. Okay, I'm gonna pull you over right here. This is gonna literally take only 4 minutes. No, it's not. Because I ain't... Man, you all them folks you just had, you gonna stop me for a fucking seatbelt? Yes, sir, that's why I'm here for today. I'm not gonna go get anybody. We're gonna take care of our business. I'm gonna get you on down the road. If you would like to make a complaint after that, you're more than welcome to do so. Okay, but I'm not gonna stand out here and have court with you and have an argument with you on the side of the road. I need your driver's license and your insurance card. If you give me that, I will get you your citation. I will get you on your way. You'll be out of here in 5 minutes or less. And you can go pick up your kids, and you can go move your family, and you can go do the things that you need to do. You but the longer ran the... around and popped on me. Yes, man, sir. Because you didn't have your seatbelt on. All them white folks you passed by. Na stresie, ale no chuj, nie. To powiedzmy, to jest jego sprawa, czy on zapina, czy nie. I'm already hot. I'm pissed off. Been a long bad day. I don't want to make the situation any worse than it has to be. You're doing that right now. No, sir, you are. Yes, you are. You're making this a much bigger issue than no, it needs I'm to not. Be. No, I'm not. You yes, made it a motherfucking issue. You passed all the motherfucking folk, then ain't gonna whip around red right upside me, man. You seen all the motherfucker in front of me, didn't even have his seatbelt on. I did not see that. You're a goddamn laugh. You standing right there driving by. You didn't see that motherfucker, okay. Man. Don't fuck with you're, me. You're more than welcome to complain about that later, but that's not gonna get you out of this ticket today. And if you keep arguing and we keep going down this road, you're gonna go to jail for a seatbelt violation. You want to go to jail for a seatbelt violation? That's the dumbest thing I've ever heard. I've been before for a fucking seatbelt violation. So you want to go to jail for a seatbelt like violation? I said, get your motherfucking soul. Okay, we'll go to jail then. Go get your supervisor. 672 second. No, I'm not going to get my supervisor. Your motherfucking supervisor. Oh, supervisor. Supervisor being requested.
It's my right to talk to your motherfucking supervisor because I didn't ask for one. It's not a right. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is. Trust me. It's not. Yes, no, it's not. Okay. No nie, no ogólnie dotyczy się pasażera, nie? Jest, czy zapina się pas, tak teoretycznie powinno być. Można, można zachęcać, nie? I tak dalej, i wtedy... You're gonna lose your job. Is really all this worth it? It's a ticket. It's like a seatbelt. I said, I have a right to talk to your supervisor. No, you don't. Supervisor, you don't have that right. That's not a 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 right. Why? Yeah, why not? Because we're not gonna sit here and block traffic while I wait for a supervisor to drive here and talk to you and tell you the same thing. So they're gonna tell you the exact same thing that I just told you. That's you're getting a seatbelt ticket. Jakaś inna sytuacja, to nie tam, tam to była babka, ty ze szkoły. Ale inny przykład, patrzcie, jaki może się zdarzyć, nie? Ile, ile różnych rzeczy jest. Bez sensu, zła reakcja i też, nie? A on mógł być kurzony, bo pewnie leciał jakiś ciężki scenariusz. A ten mu ticket od razu, nie? A może na początku nawet jak inna reakcja by była, to może by mu nie dał, nie? No nie wiadomo, no. Stres i pośpiech jest winny. I no i tutaj nastawienie też złe, nie? No bo teoretycznie jego sprawa, czy zapina, czy nie. Ale mówię, jak się rozpędzacie dużo, to, to warto zapinać. Jak tam 3-4 dychy, to, to teoretycznie 3-4 dychy na przeciwka też może być, nie? Ale tu mamy rozdzielne. Tak, do niego strzeliła tu. Czego, bo akurat nie patrzałem. Kurwa. Coś się w plecy. I nie ma paralizatora, to i patrzy to i zła broni w takiej sytuacji, nie? Ale ma korka. Tu będzie też oskarżenie powinno być. Za... Ale to takie pół wina, nie? No bo on też był pewnie wkurwiony, ale ona ma złe podejście do tego. Powinna mieć i broń, i taki paralizator, nie? I w razie czego, jak jest ten do obezwładniania w takich sytuacjach. Pyk, z bliska, pach, tu i wszystko. A tu może uszkodzić, strzelając w plecy tak na ślepo. Na tyle, że będzie na przykład kaleką, na przykład. Może tak być? Nie wiadomo. No, macie przypadek taki inny, nie? Tamten to była babka jakaś jeszcze z dzieciakami. Coś krzyczała, że nie ma siana.
Dust, two years ago. Latest video, zobaczymy sobie i na tym koniec. Tajemnicze paczki z Dark Webu. No, zobaczymy. Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i standardowo na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie. Za każdego followa odwdzięczam się serduszkiem pod waszym zdjęciem oraz te ciekawsze zdjęcia skomentuję. No i co, dla zasięgu możecie zostawić łapkę, także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dark Web, termin określający celowo ukrytą część zasobów internetu, którą można przeglądać jedynie przy użyciu specjalnego oprogramowania. Dostęp do Dark Webu jest możliwy z poziomu tzw. sieci Darknet, składających się z wielu rozproszonych, anonimowych węzłów, np. Tor czy Freenet. Z racji dużo większej anonimowości niż podczas korzystania ze standardowych sieci internetowych, Dark Web jest często wykorzystywany do działań niezgodnych z prawem, np. czarny rynek oferujący sprzedaż produktów nielegalnych stanowią dość dużą część Dark Webu. Oferują one najczęściej narkotyki, broń, kradzione bądź sfałszowane dokumenty, czy skradzione konta w serwisach internetowych, na przykład PayPal. Znajdują się tam również strony dotyczące cyberprzestępczości lub fora o tematyce politycznej, których działania są sprzeczne z prawem. Jednym z najbardziej znanych serwisów tego rodzaju jest WikiLeaks, znany m.in. z udostępnienia tajnych rządowych dokumentów. Bardzo dużo ludzi zamawia mystery boxy od nieznanych osób z Dark Webu. Dostają zazwyczaj dziwne lalki, zdjęcia, nagrania lub nielegalne przedmioty. Pewni youtuberzy z kanału Hype Mike zamówili paczkę za ponad $1000, w której były podejrzane zdjęcia z zamazanymi oczami, stary sprzęt AGD i list z kodem na drugiej stronie. Najstraszniejszą rzeczą był fotelik do dziecka. Nie wydawałoby się to jednak tak bardzo straszne, ale na odwrocie znajdowała się krew. Some more blood on the side there? I think so, like drop. Seems like it. Oh my god! What? Oh my god! What? Open this. No. Open it. The hell? Yo! Ew. Yeah, what the... Name Brand prowadzi kanał, którego głównym tematem są takie paczki. Gdy otrzymał swoją paczkę, nie wiedział, co się w niej znajduje. Wszystkie rzeczy były owinięte folią. Jedną rzeczą był słoik z dziwną substancją. Autor nie pokazał dokładnie, co się tam znajduje, ale po jego reakcji możemy sugerować, że nie znajduje się tam nic przyjemnego. National Treasure enough to know there might be a clue behind this, so give me one second. Ah, shit. Ah! What did I think that was plastic? Where did I put the plastic? I guess I can't unbox it without taking off the tape, but I thought I'd unbox everything without, like, without looking. I'm really trying to be tough right now for y'all. Okay, so, open. I'm gonna let y'all see what's inside first, and I'm just gonna reach my hand in. And just figure out what we're getting. There's nothing in here. Okay, I'm gonna open my eye.
Kuban Guy zgromadził na swoim kanale ponad 1 milion subskrypcji. Jedna z jego serii jest to Opening Mystery Box z Dark Webu. Otwierając paczkę, poczuł nieprzyjemny zapach oraz zobaczył bardzo podejrzane rzeczy, jak na przykład kajdanki albo tajemnicze pudełko grające straszną melodię. Po jej otwarciu ujrzał karty do gry, ale nie były to zwykłe karty. Przedstawiały one obraz szatana i zmarłego człowieka. Ale najdziwniejszą rzeczą było nagranie, które nie posiadało żadnego sensu, i młotek, który był cały od krwi. Devil? Alright guys, so listen, if anybody knows what this the devil card means or what kind of even card this is, please let me know. I have zero idea what this card means. And just drop me a comment, let me know what kind of card this is, and then I'll... Did I... What do you guys think this is? It's like a kidney or something. Can you buy kidneys on the black market? At the dark web? You guys, why is it making this noise? You hear this? This thing is going off, dude. The box is closed and it's still already getting weird, and now it's weirder. This is all you guys' fault. Drop me a like right now, because you guys are forcing me to listen to this. And I really don't want to. So hit the like since I'm listening to it for you. I have no idea what this is saying. Let me see if you guys can hear if I put it up against the microphone. Tell me if anybody understands what this is even saying. What is that? What language is that? Yo, if anybody knows what it's saying, please drop a comment right now and tell me. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dobra. Paczki, dziwaczki. No i tyle, nie? Na dzisiaj. Kończymy, bo to miało być chwilę, a znowu już jest dłużej.